Witam serdecznie w Niamniamowej Kuchni. Tym razem zapraszam na oryginalną sałatkę grecką, czyli choriatiki. A tak naprawdę sałatkę wiejską, którą można zjeść w Grecji w każdej knajpie i tawernie. Nie ma tu sałaty, nie ma tu kapusty pekińskiej, nie ma tu rukoli, nie ma tu kaparów, nie ma tu... Zaraz zobaczysz, co tu jest, bo tak naprawdę prawdziwa sałatka grecka, czyli choriatiki, to tylko kilka wyśmienitej jakości składników. I nie ma tu ani odrobiny soli i pieprzu. Zapraszam serdecznie. Jest pyszna, zdrowa i nieprawdopodobnie kolorowa. Sałatka grecka, prawdziwa sałatka grecka przygotowania. Pomidory do sałatki greckiej muszą być bardzo dojrzałe, czerwone i mięsiste. Najlepiej, znaczy inaczej, muszą dojrzewać pod słońcem. Takie pomidory kroi się na kawałki, takie jak leci. Tej wielkości by się tylko zmieściły do buzi. Nie mogą być zbyt małe. Mogą być to ćwiartki, ósemki albo po prostu dowolne kawałki. Oczywiście najlepsze pomidory są własnej uprawy. I te pomidory kroją nawet na nie, nie patrząc niedbale na całkiem spore kawałki. Tak jak to robią greckie gospodynie. Okrojone pomidory przekładam od razu do głębokich, dużych talerzy. Bo jak mnie doświadczenie uczy, sałatki greckiej nigdy nie podaje się w małych porcjach. Pomidory pokrojone. Czas na kawałek ogórka. Koniecznie ze skórą. Jadłem sałatkę grecką przynajmniej w kilkudziesięciu miejscach. W dobrych restauracjach, jak również w bardzo malutkich tawernach i knajpkach. Zarówno na greckich wyspach, jak i na półwyspie Peloponez, jak i w środku Grecji. Wszędzie ogórków nie było dużo, ale zawsze były pokrojone na dosyć spore kawałki. W głębi lądu i na Peloponezie ogórek w wielu sałatkach był traktowany w zasadzie jako niewielki dodatek, czy może jako przyprawa. Bo w sałatce greckiej główną rolę oczywiście grają pomidory. Tego ogórka do mojej sałatki, tradycyjnej sałatki greckiej, dodają nie za dużo. W sumie na dwie porcje pół ogórka. Czymże była sałatka grecka bez cebuli, bez czerwonej cebuli? Nie byłaby taką sałatką grecką. Obraną cebulę przekrawam na pół, następnie kroję na niezbyt cienkie piórka. Ile tej cebuli dodajemy do sałatki? Tyle, ile lubimy. Każda gospodyni grecka ma swoją ilość, którą lubi ona i jej rodzina. Ja bardzo lubię czerwoną cebulę, zwłaszcza taką słodką, jeśli uda mi się raz na jakiś czas kupić, że dodaję jej całkiem sporo. I to dla wielu prawie byłby koniec. W większości sałatek jest jeszcze zielona papryka. To bardzo ważne. W Grecji jakoś nikt nie przepada za czerwoną papryką, natomiast wszyscy lubią zieloną paprykę. Z papryki usuwam oczywiście gniazda nasienne i kroję ją na kawałki jak leci. Tej papryki nie powinno być też dużo. Na dwie spore porcje pół papryki w zupełności wystarczy. Jadłem takie sałatki, w których dosłownie były 2-3 kawałki papryki. Papryka pokrojona ląduje w talerzach. Właśnie tyle, nie za dużo. Konieczne są wśród składników oliwki. Co ważne, nikt nie miesza tej sałatki. Oliwki koniecznie z pestkami, czarne lub ciemne, z zalewy bądź z oliwy. Mogą być też z dodatkiem ziół. Oliwek nie za dużo, na porcję jakieś 7-8, nie więcej, bo tu są główną częścią pomidory. Wszystkie prawie składniki są w talerzach. Teraz porządny chlust dobrej oliwy. O, właśnie tyle. I na drugą porcję.
Oczywiście chodzi o oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia. Konieczny, niezbędny składnik, bez którego sałatka grecka nie jest sałatką grecką. Prawdziwy, twardy ser feta. W dużym kawałku. Na takie porcje sałatki położę po dwa kawałki cienkich plastrów fety, bo akurat właśnie takie mam. Odrobinka, ale odrobinka suszonego oregano na fetę i odrobinka na warzywa. Nie więcej. Jeszcze chlust oliwy i danie będzie gotowe. Oliwą polewam fetę i warzywa. I to już wszystko. Nic tu więcej nie trzeba. A nawet jakby chcieć, można byłoby nie dodawać papryki. I też byłaby to bardzo oryginalna sałatka grecka, czyli sałatka wiejska, czyli choria tiki. Dokładnie taka, jaką podaje się w lokalnych tawernach i knajpach w Grecji. Lepszej nie znam i lepszej nie ma. I nie ma tu żadnej sałaty, broń Boże, kapusty pekińskiej, nie daj Boże, kukurydzy z puszki. No, czasami niektórzy Grecy, tudzież bardziej Kretyńczycy, dodają, ale tylko dla turystów, świeże zioła. Nie robimy tego, bo tylko dla turystów. Albo kapary. Tym bardziej tego nie robimy, bo to jest bardzo dla turystów. Grecka jest właśnie taka. Dokładnie taka, jak robią ją gospodynie, które karmią swoje rodziny. Prawda, że pięknie wygląda? A jak smakuje? Dowiesz się, jak zrobisz. Podoba Ci się ta sałatka? Mam nadzieję, że ją zrobisz w domu i poczujesz się po prostu jak w Grecji. Serdecznie dziękuję, że korzystasz z mniamowych przepisów, oglądasz moje filmy i robisz takie fajne rzeczy. Do zobaczenia w następnych filmach.